Zrobimy takie ćwiczenie. Niech każdy z was teraz pomyśli sobie, gdyby wasze Biblie miały jeden werset, to który byłby tym waszym wersetem, takim waszym ulubionym fragmentem? Czy macie taki werset? Niech sobie każdy odpowie na to. Dobrze. Ja sobie znalazłem taki werset dla siebie kilka miesięcy temu. I właśnie w zasadzie on mi wystarczy do końca życia. Więcej wart cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ja postanowiłem zdobyć siebie. I dobrze mi to wychodzi. Chciałbym, bardzo mi zależy od mniej więcej roku na tym, żeby wam coś dać. Ja bardzo dobrze rozumiem, jak działa ludzki mózg. Mamy lekarzy w naszym zespole, często rozmawiam z tymi lekarzami. I chciałbym, żeby po nabożeństwie podeszły do mnie osoby, które chcą popracować nad swoim skupieniem. Ja wam pomogę. Ja przez rok zrobiłem taką robotę w moim małżeństwie, że wy widzicie, jakie mam małżeństwo. Zrobiłem robotę komunikacyjną, świadomą, punkt po punkcie. Jestem kozakiem w tym temacie. Teraz zdobywamy inne obszary. Ja powiem wam tylko kilka elementów, które ja robię codziennie, minimum od 100 dni. Trening uważności. Wstaję sobie o 5:00 każdego dnia. Nieważne, o której idę spać. Mam czas modlitwy. W zasadzie to jest czas milczenia. Wchodzę do wanny, zapalam sobie świeczkę, patrzę na tę świeczkę i sprawdzam, czy moje myśli są skupione na świeczce, czy uciekają. Na początku to był dramat, ale teraz już umiem to robić. Więcej wart ten, kto opanowuje samego siebie. Tak mówi prawda, nie? Więc panuję nad swoimi myślami. Zacząłem od ciała. Kąpię się w zimnej wodzie. Szanuję swoją dopaminę. Ja wam to chcę bardzo wszystko opowiedzieć. Dlatego ludzie, którzy poważnie myślicie o tym, żeby sobie pomóc, bo ten diabeł jest przereklamowany. Boga też nie mieszajmy w pewne problemy. Zacznijmy się skupiać i koncentrować, czyli modlić. Czy jesteś w stanie dzisiaj spojrzeć w lustro i powiedzieć: Rafał, ufam tobie. Asia, ufam tobie. Zamiast Jezus, ufam tobie. Przemek, ufam sobie. Ja dzisiaj sobie ufam. W związku z tym, że sobie ufam, biorę większe odpowiedzialności. Robię bardziej odważne ruchy. Na razie może niektórych nie widać, ale niedługo zobaczycie. Natomiast kiedyś kręciło mnie, w ogóle dzisiaj rano czytam sobie Salomona. A był u nas w domu wczoraj pewien dżentelmen ze swoją rodzicielką, Dawid Grodzki. I zostawił pewien gadżet. Ja spojrzałem na ten gadżet i przypomniało mi się, co ten ów dżentelmen z tym gadżetem robił. Wziął ten gadżet i tak robił. I chrześcijanie dzisiaj to są w 90% niestety, 20 lat chodzę z Bogiem, ale nie na zasadach partnerskich większość tego czasu, tylko na zasadach właśnie uzdrowienie, cud. Większość albo przychodzę do kościoła, potem idę do następnego kościoła, szukam jakiejś atencji, jakaś konferencja. Większość chrześcijan tak się zachowuje. Patrzy na cuda, na jakieś inne rzeczy. A największą walutą, która doprowadziła Jezusa na krzyż, jest co? Człowieka na krzyż. Co go doprowadziło? Jakiś wiatr? Charakter. Kształtuj swój charakter. Kiedyś jarałem się tym, że Agata przychodzi zawsze później niż ja. Bo sobie postanowiłem, że skoro biorę odpowiedzialność za to, żeby tutaj grać, to będę przed liderem. Kiedyś mnie to jarało. Dzisiaj to jest element mnie. W ogóle mnie to nie kręci. To jest normalna rzecz. Od 6 lat nie byłem później niż lider mojej służby, w której jestem wiernie. Czy to jest dowód charakteru? Jest? Tak. No więc właśnie. Bierz ze mnie przykład. A daleko zajdziesz.
Życzę Ci, żebyś nawet dalej niż ja. A dzisiaj jestem w takim miejscu. Szanuję swoją dopaminę. Szanuję swoje skupienie. Zapraszam po nabożeństwie kilka osób, pewnie może przyjdzie. Pomogę Wam się ogarnąć w tym temacie, w skupieniu. Czy rozgadałem? Przeżywam sobie to po prostu.